Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, kanał Million Lashes, z tej strony Marta. I chciałam Was serdecznie zaprosić na film z serii takich testów, jakichś nowych kosmetyków. Dzisiaj pobawię się nowymi paletkami, dostałam do testów podkład, mam nowe tusze do rzęs, które na 100% wszyscy super znacie, a to będzie moje pierwsze użycie i pierwsze zetknięcie. I taki właśnie makijaż dzisiaj z tego wszystkiego powstanie, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to nie przedłużam i serdecznie Was zapraszam. Słuchajcie, to przechodzimy teraz do makijażu. Nałożyłam sobie bazę na powieki i zrobiłam brwi. No i mam dla Was dzisiaj dwie paletki. I chyba zrobię jedno oko takie, drugie takie, albo może inaczej. Może po prostu jedno oko zrobi makijaż obu oczu, ale z użyciem dwóch paletek. To jest Jason Wu. Bardzo małe paletki, znaczy bardzo, małe dziewiąteczki, są boskie. Ta jest chłodna, ta jest bardziej taka ala pastelowa, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że to wszystko to są błyski i tylko to są maty, więc jest bardziej uniwersalna się wydaje. To są kolory szare, brązy szare bym powiedziała, ale strasznie mi się spodobała na stronie. Dostaniecie je w... znaczy... Generalnie Jason Wu produkty dostaniecie na Douglasie i na Looktopie. Ja kupiłam akurat na Looktopie i Jason Wu to jest taki designer, który stworzył markę właśnie swoją kosmetyczną, beauty, kompletnie czystą, tak zwaną, dosłownie ją tak nazwał, Clean Beauty. Jak coś, to wstawię Wam zdjęcie, jak będę... czy tu, jak będę miała taką możliwość, to ściągnę po prostu gdzieś jego zdjęcie i Wam wstawię. Tak jak tutaj ta nazwa mówi, no to jest jakiś Japończyk albo Chińczyk i Azjata w każdym razie. I to, co jeszcze o tej marce Wam powiem, to czysta się wzięła z tego, że nie ma w niej, nie są używane w niej żadne alkohole, parabeny, SLS-y. Że po prostu ma każdy z tych produktów dbać o cerę kobiety. Takie było główne założenie jego marki. No i dobra, no i co? Zaczynamy. No pięknie mi się podobają, zobaczymy jaka jest jakość. Nie mam pojęcia, ponieważ nigdy w życiu nic nie miałam z tej marki, ale troszeczkę się tam podowiadywałam, no i zdecydowałam, że okej, idę w to i próbuję. Biorę taki puchaty, płaski pędzelek i to jest Zoeva, ale nie wiem jaki numer, Definer w każdym razie, bo się wszystko zmazało. I chyba zacznę najpierw od tej chłodnej, bo tak jak mówię, to są totalne maty, a to są z kolei błyski. Więc po prostu z tej użyję błysków, z tej tych matów, zrobię taki zimny, jakiś chłodnawy makijaż, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, co tutaj położyć, ale położę ten taki fiolet jakby szary w załamanie. Nie wiem, na ile są napigmentowane też, słuchajcie. A i jeszcze wiecie co? Tu mam beżyk i właśnie miałam, nie matowiłam łuku brwiowego, bo wiem, że tu jest ten beż, więc od razu też ten cień beżowy użyję i wezmę płaski pędzelek, bo chcę, żeby ten łuk brwiowy był naprawdę bardzo dobrze, bardzo mocno zmatowiony. Dlatego robię to tak dokładnie. No, widać ten beż, nie powiem, że nie. Także chyba jest. No, widać, widać. Fajnie jest chyba. Naprawdę. Mogę wziąć większy pędzelek, bo tak to się będę 3 dni bawiła. Dobra, i słuchajcie, one się praktycznie nie podnoszą w palecie. Ten beż to w ogóle się nie podniósł, ten troszeczkę, no praktycznie się nie podnoszą. Także nie powinny być strasznie pylące. Buduję sobie załamanie.
nie ma tu jakiejś chorej pigmentacji, jak ja to mówię, takiej, na którą nie wiadomo jak musicie uważać. Pięknie się nanosi ten kolor póki co. Ja wezmę sobie jakieś lusterko, po to, żeby tak trochę bliżej widzieć, co robię. No, widać go. Widać go, ale nie zrobicie sobie plamy i krzywdy. Mam wrażenie, on jest tak wyważony, ten kolor i to wszystko. O Jezu, piękne. I mimo, że to jest zimne i to jest taki siniakowaty kolor, słuchajcie, to jest kolor dosłownie siniaka. Ale mimo wszystko ta pigmentacja jest na tyle wyważona, że naprawdę bardzo fajnie to wychodzi. Ja chcę to troszeczkę pociągnąć, słuchajcie, w zewnętrzne, w zewnętrzną część oka. Wszystko robię na otwartym oku oczywiście. I trochę tu wyciągam. No, nie trzeba nic tu blendować. Po prostu przykładacie pędzel, on się sam blenduje. No, bajka. Bardzo fajnie to wygląda póki co. Dobra, drugą częścią tego pędzelka wejdę może, przyciemnię zewnętrzny kącik i wejdę trochę bardziej w załamanie powieki. Tak tylko. Delikatnie. No nic tu nie trzeba robić. Słuchajcie, same się blendują praktycznie. Naprawdę. To są wszystko takie siniakowate kolory, ale nie wiem dlaczego one mi strasznie... Strasznie mi się tu podoba. To jest wszystko na takiej bazie fioletu, szarości, niebieskości. No. Same się blendują. Naprawdę ja tutaj nic praktycznie, słuchajcie, nie muszę robić. One się same tu, zobaczcie sobie, blendują. W taki od razu sposób rozblendowany się nakładają. Kompletnie nie robią Wam żadnej krzywdy, żadnej dziur. No po prostu piękne to jest. Naprawdę. Poczekajcie, tu mam jeszcze jakieś takie brązy. To może pójdę w te brązy i zobaczymy, czy to... Poczekajcie, jakiś taki wezmę sobie chyba bardziej płaski ten pędzel. W miarę pchaty, ale jednak taki języczkowy. O! I nim spróbuję nałożyć ten brąz. Zobaczę, jak on tu się... Bo on jest już nie jest zimny. Zastanawia mnie, jak on się z tym zimnym połączy, ale jest chyba naprawdę spoko. Miała tu iść, słuchajcie, ta zieleń, bo przecież chciałam ten błysk zielony nałożyć, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym nałożyła ten błysk zielony. Ło, to jest po prostu świetna praca. One się po prostu same, słuchajcie, tu rozkładają. Dobra, dołożę jeszcze tego ciemnego, zimnego. Żeby tu bardziej nadać, że tak powiem, tego charakteru, tej ciemności. Bo ten brąz, mam wrażenie, że wyszedł na plan pierwszy. Ja nie chcę, żeby on wyszedł tak do końca. Bo naprawdę te szarości mi się podobają. Bajka. Praca z tym to jest po prostu bajka. I jest tu jeszcze taki jasny beżyk, to drugą stroną tego pędzla. Postaram się to
dać już bardziej tu w środek. O, to jest napigmentowane, tak jak powinno być napigmentowane. To nie jest przepigmentowane. A druga sprawa jest, że nie wiem, jaka to jest formuła. Słuchajcie, on się w ogóle, one się nie pylą, czyli są po prostu bardzo mocno sprasowane. Ale jak na cienie bardzo mocno sprasowane, to mają duży pigment, znaczy mają odpowiedni pigment, nie mają dużego jakiegoś strasznie pigmentu, ale mają taki tak pigment zrobiony, że on po dotknięciu pędzlem po prostu coś się wszystko samo, słuchajcie, zadziało i zrobiło. Biorę tą drugą paletkę i tą drugą paletką zrobię sobie, właśnie tu są jeszcze takie jala zielone i tymi zieleniami chciałam pójść, ale może mam tu taki fiolet, najpierw pójdę w ten, słuchajcie, fiolet, wezmę sobie pacynkę, gdzie jest moja pacynka, tu są moje pacynki, biorę pacynkę i najpierw ten fiolet chcę nałożyć w zewnętrzny. Zobaczmy sobie. Bez kleju. To jest bardziej takie, taki toper. Takie na przezroczystej bazie. Ale to takie tylko miliony, słuchajcie, iskierek. To idealnie akurat na ten cień się położyło. Idealnie dwie po prostu takie paletki wzięłam, które bardzo się mocno, słuchajcie, uzupełniają. Naprawdę. Dobra, teraz drugą stroną użyję tego zielonego. I teraz nie mam pojęcia, bo tak naprawdę te zielone to są trzy. To jest duochrom, to jest bardziej nie. Te błyski są strasznie, słuchajcie, delikatne. Bardzo delikatne. Dlatego zrobimy tak, że najpierw nałożę ten zielony, który jest po prostu, tylko będzie takim, nawet nie wiem, jakąś bazą kolorystyczną, bo to jest taka perła. Nie wiem do końca nawet, jak to nazwać. Słuchajcie. Ale tak, no tutaj nie ma żadnego błysku, nie? Ale teraz na to położę właśnie to, co mi się wydaje, że błyskiem już jest. O. No i to błyskiem już jest. Jeszcze to tylko tak dopracuję palcem. Formuła błysków jest dziwna, to znaczy jest bardzo sucha i oczywiście z takimi błyskami się już spotykałam i takie błyski już znam, ale to jest wszystko bardziej na bazie takich iskierek, jakichś takich brokatowych rzeczy niż... No, błyski chyba nie do końca mi podpasowały, bo no ładnie, jak tutaj widzę, patrzę, to te oko wygląda naprawdę ładnie. Maty, to jest po prostu perfekcyjnie, jak to się rozblendowało. Ale te błyski, coś mi z nimi tu jakby nie gra. Nie wiem sama, jak to powiedzieć. W każdym bądź razie, coś tu jest... Są takie dziwne trochę, no. A miałam to kremem zrobić, widzicie? Nie. Już ostatnio, jak sama robię, to pamiętam, że mam to kremem zrobić. A z wami to jeszcze nie do końca. Nie no, jeżeli chodzi o maty, to jest to, są to perfekcyjne maty. I tak naprawdę nic w takich aż szarościach zimnych chyba nie mam. Zawsze takie bardziej brązy. A to jest jednak taka naprawdę... szarość na takich bazach niebieskich, fioletowych. To naprawdę dobrze generalnie wygląda. Tu w rogu umyję. Tu aż ten błysk za daleko poszedł.
No i te błyski je widać, ale nie wiem, jakieś są takie suche, no po prostu mam takie wrażenie, że suchości tu jest od metra. Dobra, słuchajcie, nałożę korektor i korektor, jaki nałożę dzisiaj, to będzie NYX. To będzie NYX Bare With Me Concealer Serum i to jest light kolor. Z tego, co kojarzę, light. Mhm. Na półkę to jest za dużo, ale to nic. I najpierw na palec. I jak serum je wpracowuję, słuchajcie. Jak serum. Prostuję. O. I teraz gąbeczką zabiorę nadmiar. I teraz, słuchajcie, mam jeszcze podkład. No i zaraz go sobie nałożę, ten podkład. Ja muszę jeszcze do tych paletek zrobić drugie podejście. I zrobić jeszcze jakiś taki inny makijaż, bo naprawdę praca z nimi to jest jakaś w ogóle bajka. Serio. Dobra, i teraz mam korektor. Mam korektor, dobrze. I teraz podkład. Dostałam do przetestowania z Max Factora Facefinity All Day Flawless. I nigdy Max Factora nie używałam żadnego podkładu. Taka jest też prawda, że nie używałam. Natomiast no, jestem bardzo go ciekawa. W związku z tym zaraz zobaczymy. Kolor mam Ivory, słuchajcie, to jest 3-in-1 Concealer Foundation Primer i z SPF-em 20. I tak na dobrą sprawę to kolor chyba będzie się zgadzał. Postaram się nałożyć go małą ilość, tak jak zawsze Wy do mnie mówicie, że mam nakładać małe ilości i tylko gąbeczką. Już nie będę rozprowadzała, nie wiem jak pod palcem. Po prostu no, tutaj się troszeczkę tonacyjnie zajasnę. Ale nie ma żółtych jakichś tam podtonów, ale ta jedna gąbeczka to jest w ogóle... Całe, wszystko mi gąbka wypiła. Ta jedna pompeczka. Jedno wyjęcie, że tak powiem, nie? No ale dobra, nieważne. Musi to wystarczyć, nie będę dokładała więcej. Normalnie bym dołożyła, zaraz Wam pokażę. Mam jakiś nieprzyjaciół na nosie, takich coś tam mi próbuje chyba wyjść, ale to są takie jakieś tylko... podrygi. No, jak L'Oreal umie robić podkłady, tak chyba Max Factor też. Bardzo ładnie leży, bardzo ładnie leży, muszę powiedzieć. Natomiast widzicie, jak ja nie dokładam podkładu, to niestety, ale do mojego nosa podkład się nie dokleja. Dopiero druga warstwa dokleja podkład, dlatego ja zawsze tyle tego po prostu kładę, bo ja tutaj też uważam, że na policzkach czy na tutaj na czole nie potrzebuję, ale na przykład na nosie ja od Was odejdę i ja za dosłownie nie wiem czy godzinę nie będę miała na nosie nic, mimo że będzie to przypudrowane. I dlatego nakładam dużą warstwę. Jak już nakładam na nos, to po prostu to rozprowadzam już wszędzie. I dlatego tak jest. No ale dobrze, dzisiaj tego nie zrobię. Zobaczymy. Może będzie dobrze, chociaż krycie, ta jedna pompka mi nie zbudowała za bardzo, muszę Wam powiedzieć. Takie to jest
słabiuśkie, ale jest piękne. Jest naprawdę pięknym podkładem. Pięknie leży, pięknie wygląda i jednak kolor wydaje się mój, no bo nigdzie się nic nie odcina, ale trochę taka czerwoność skóry przebija, czego ja nie lubię. No ale dobrze, jedna pompeczka to jedna pompeczka, się nie kłócę i Wam robię. I na pewno i tak mi powiecie, że no i Martuś teraz jest idealnie, właśnie, tylko jedna pompeczka i zobacz, jak świetnie teraz wyglądasz. Ja widzę coś zupełnie innego z bliska, no ale dobra, powiedzmy, że świetnie wyglądam. No, ja po prostu nie lubię tego przebijania tej czerwoności skóry i tak dalej, ale dobra, idę z duchem tego, czego Wy oczekujecie. Nie mogę powiedzieć, bo to wygląda ładnie. Wracam do paletek, no i słuchajcie, dół ocieplę. I ponieważ to jest bardzo, chociaż to jest bardzo chłodna, to wezmę z tej paletki ten środkowy brąz. Gdzieś jakiś pędzelek potrzebuję, taki, który się nada podączy. Dobra, taki. I ten środkowy brązik. Zobaczymy, jaką on ma intensywność i czy ma jakąkolwiek intensywność. O! I dół powieki będzie ocieplony. Na nieprzypudrowaną, bo właśnie chcę, żeby to się porządnie mi przykleiło. I na to też położę, słuchajcie, błyski, na ten brązik. Daję go mocno, nie patrzę za bardzo. Mocno, nisko. Bardzo ładny ten brąz, no. Ale już jest taki ewidentnie neutralny bardziej. I przez to, że nie idzie w stronę za mocno ciepłą, naprawdę jest 100% neutralny, to bardzo fajnie dopełnia tę szarość. Mega mi się to podoba. Jeszcze go tu dobuduję, tak żeby był mocno tu widoczny, w samym rogu. No one same się blendują, one nie robią Wam plam. Zobaczcie, ja nałożyłam cień na bardzo mokrą część skóry, ponieważ korektor jest nieprzypudrowany, w związku z tym one się kleją. A mimo wszystko to, nie mam tu granicy takiej, mam to rozstarte, często jeszcze później pudrem muszę coś robić i tak dalej. Tu mam już to rozstarte, więc naprawdę super. I tu na tą dolną dam, słuchajcie, tylko muszę wziąć inny ten i na tę dolną dam ten duochrom, taki dziwny. Nie wiem, czy on się mi dobrze nałoży, ale tak sobie myślę, żeby go na to zaaplikować właśnie. No, jest widoczny. Jakby przyćmił teraz ten brąz totalnie. Więc coś tam zewnętrznym jeszcze dam, bo ten brąz jakby już zniknął kompletnie. Ale jest duochromowy ewidentnie. Wracam do tego brązu i te kąciki chociaż dam, nakładam jeszcze ten brąz, żeby to jakoś. Dobra, i do środka powieki, żeby coś zmienić, to pójdę w róż taki, który tu mam, czyli już nie tę zieleń, tylko kompletnie jeszcze coś innego. Bo do tego duochromu ta róż, ten róż będzie pasował, bo on też jest duochromowy. Bardziej, słuchajcie, o i to widać, nie? Że wpada w fiolet, wpada w różne takie. Ale to już jest błysk. One są suche, no. To może nie do końca mi pasuje. Słuchajcie, te błyski po prostu są bardzo mocno suche. Ale ogólnie jest ok. Więc robię sobie przypudrowanko. Kończę Claresse Fill the Powder. Już prawie nic nie ma, tyle mi zostało. To bardzo szybko skończę. Więc lecę z tym.
I tu. Czasami jak widzicie w kamerze, bo przy montowaniu to zauważyłam, czasami tak jakby Wam się wydaje, że gdzieś jest nierówno i że na przykład tu jest takie bardziej zacienione miejsce. Słuchajcie, bardzo mi się marszczy powieka. I tu na przykład mam po prostu zmarchę zrobioną od spania. Ja śpię na boku, jak już Wam mówiłam, w związku z czym tworzą mi się właśnie takie krechy i ona w ciągu dnia znika i już jest wszystko ok, ale jak Wy mnie oglądacie, ja do Was przychodzę na przykład rano, a dzisiaj przychodzę rano, no to tu jest ewidentna zmarszczka i ona jakby powoduje wizualne przyciemnienie tego cienia, ale cienie są nałożone równomiernie, no musicie mi po prostu zaufać, że tak jest. Dobra, i teraz zmatowię się moją mieszanką, nie zmatowię się dzisiaj moją mieszanką pudrów. Dlaczego? Bo właśnie chcę Wam coś pokazać, tylko muszę sięgnąć po inny pudr. Użyję dzisiaj tego Red Carpet. Ja wiem, że on mi się od razu spodobał, a kupiłam sobie puszki. I na shortsach moich możecie sobie zobaczyć, że te puszki przecudownie nakładają też podkład. Jeżeli macie podkład, i to już sprawdziłam na kilku niekryjących za dobrze podkładach, że jeżeli nakładacie go tym puszkiem, to nie dosyć, że on przepięknie aksamitnie wygląda, dosłownie, suchym puszkiem, nie moczycie go w żaden sposób, to budujecie większe krycie. Jedna gąbeczka zabiera, natomiast to nie. No i pomyślałam, że skoro kupiłam te puszki, to dzisiaj sobie po prostu użyję go do przypudrowania, ale tym karpetem, Red Carpetem. I on pachnie, ale bardzo ładnie. Moim zdaniem to nie wytrzyma, dlatego ja nie będę robiła testu długotrwałości tego podkładu. Uważam, że to nie ma sensu. To, co mi się w nim podoba, to zobaczcie, że ja muszę teraz całą twarz przypudrować, bo tak mi ciemni podkład. No, on jest tylko do białych. Mogłabym go użyć, ale tylko do białych. Całą już twarz lecę. Ale zaraz zobaczymy, jak on mnie... Patrzcie. On mnie przyciemnił, owszem, ale też mnie... Ale widzicie, że nos już... Ja siedzę z Wami i nos już tutaj jest zdarty, ja już tu nie mam podkładu. Teraz jak to przypudrowałam, no to powinno w miarę to wytrzymać, no ale wiecie. Zobaczcie, jaka jestem wyblurowana. Więc puder ten jest bardzo fajny, ale właśnie tylko i wyłącznie do nakładania jakimś takim puszkiem. Nie tą mokrą gąbeczką, bo tą mokrą gąbeczką narobiłam sobie właśnie takich psikusów niefajnych, no... On jest właśnie, on naprawdę ma świetną formułę, słuchajcie. On jest aksamitny, jest jak taki kawoalka, taka, no, super. Więc to. No i dobra, słuchajcie. Ja sobie zrobię, wykonturuję, przybrązowię sobie twarz, przeróżowię, rozświetlacz i tak dalej. I przyjdziemy, bo mam tusze nowe. I sobie je, no i tu się pobawię trochę z tym tuszowaniem, więc już nie chcę Wam zabierać czasu, nie wiadomo jakiego, żeby to długo trwało, dlatego zrobię to poza Wami. Dobra, i teraz słuchajcie, mam dwie maskary. I tak, jedna to jest baza, Maybelline Sky High Tinted Primer. Więc, no nie wiem, na czarno, jest czarnym primerem. I Cosmic Black, też od Maybelline Sky High. Czarny, czyli nie ten różowy. No i dobra, i będę się bawić teraz w tuszowanie. Więc nakładam najpierw ten primer. Jego też nałożę od razu na dolne rzęsy, już tu nic nie będę więcej kładła, że tak powiem.
wszyscy tak zachwalają, że taka super jest ta maskara, więc zobaczymy. I teraz już Wam powiem, że jeżeli chodzi o primer, to absolutnie nie, ponieważ ja nie mogę mieć giętkiej, nie mam jak Wam pokazać, o, giętkiej takiej. Ona po prostu mi nie trzyma, nie pokrywa też w związku z tym tak jak trzeba, bo ona się centralnie mi wygina na wszystkie boki, ja to czuję, nie mam takiej precyzji, jak powinnam mieć. W związku z tym, no nie. No nie, primer absolutnie nie. Dobra, no i teraz maskara właściwa, tak jak to się mówi. Ale czy ona też jest taka giętka? Tak, no to nie będzie to dla mnie. Jak jest taka też giętka, to nie będzie dla mnie. No, ja czuję te giętkości. Po prostu ja nie mogę. Może gdybym ja to... Ona mi nie... Boże, dlaczego wszyscy ją tak lubią? Jak ona jest taka giętka na maksa. No dobra. Ona nałożyła mi ten tusz i faktycznie teraz widzę podkreślone. Ale kurczę, to jest takie niewygodne, że ona mi się tak ugina. Już testowałam też taką jedną chyba z jakiegoś kalendarza adwentowego czy coś takiego i też była taka giętka, ją wyrzuciłam, bo ja po prostu tego wrażenia, no to oko jest okej, ale już te słabo. Dobra, więcej cierpliwości tu potrzeba po prostu. Tu jest posklejane, co mi się okropnie nie podoba. Okropnie po prostu, o. Może tak. Wezmę to, o. To jest okej, że tu faktycznie, ona nie wiem, czy ma coś na końcówce, nie ma za bardzo, ale dobrze tutaj można te małe włoski. One też nie wydają się, wezmę jednak na dół, słuchajcie, bo nie widać tych moich rzęsi dolnych. Boże, jej stosowanie dla mnie to jest jakaś katorga, słuchajcie. Naprawdę. No wyglądają, są podkreślone. No nie powiem, że nie. No, no okej. Ale te gięcie tej szczoteczki, masakra. Ale muszę powiedzieć, że oczy są podkreślone. Ale czy bardziej, słuchajcie, niż burleską, albo goszem, albo nawet, słuchajcie, no ale mniej musiałam jej dać. Dobra, tu muszę wziąć pod uwagę, że musiałam jej mniej dać. No okej. No bo widzieliście, że to było tylko kilka machnięć tak naprawdę. Tu potrafię się bawić bardzo długo, zanim zbuduję efekt. Mhm. Intensywną czarę zdrowia. Dobra, słuchajcie, podsumujemy sobie wszystko. To tak, jeżeli chodzi o te paletki, ogólnie wybór jest duży, ale te po prostu skradły moje serce. I teraz tak, te maty to jest coś niesamowitego. Naprawdę to się samo zblendowało. Zobaczcie, co są sine kolory, ale one nie wyglądają źle. I to są takie nieoczywiste też sine kolory. Nie wypróbowałam w ogóle jeszcze wszystkich, więc jak będę miała jakiś może podkład sam do przetestowania, to sięgnę jeszcze po to, żeby się nimi pobawić. O tych powiem tylko tak, że te błyski, o te w sumie trzy, to nie są do końca błyski, to są jakieś takie kolory troszeczkę perłowe, ale też takie dziwne, po prostu to jest dziwne. To są błyski suche. Bardzo dziwne są te błyski. Słuchajcie, one nie wyglądają źle może, ale też tak super dobrze też nie wyglądają wcale. Więc te błyski...
to tak trochę dużo do życzenia pozostawiają, wam powiem. Ręce mam brudne, nie patrzcie na to, no bo teraz się bawiłam. Ale już ten brąz jest przepiękny, więc to jest paletka, którą też sobie zrobię. W ogóle te duochrome są bardzo fajne, czyli to jest duochromem i to jest duochromem. I to jest bardzo fajne. One są spoko, one się świecą i jest super. Jeżeli chodzi o podkład, no nigdy nie miałam nic z Max Factora, ale naprawdę bardzo fajny podkład. Widzę to, że on bardzo fajnie się rozkłada. Nie mam przykrytego wszystkiego, bo no za waszą namową oczywiście nie nałożyłam nie wiadomo ile podkładu, żeby wam pokazać, i będzie film, kiedy zrobię coś takiego, że jedną stronę pomaluję standardowo moją metodą, drugą stronę pomaluję tak jak wy chcecie, cienką warstwą, i pokażę wam test długotrwałości. Będę po prostu update'ować po iluś godzinach, nie wiem, po dwóch, po pięciu, po ośmiu, jak to wygląda. Te puszki są świetne, mówię wam, to jest tak wielofunkcyjne zastosowanie w ogóle. No natomiast ja jakoś zapomniałam o tym, że on jest tak mocno dodający koloru, więc to jest świetne do takich białych podkładów, które mam. A mam takie białe podkłady i na przykład nawet ten podkład, słuchajcie, z Shiglamu, który mam, on jest jednak trochę za jasny, więc nim jak sobie przyciemnię, to będzie w ogóle rewelacja. Także spoko, jest blurujący, no mówię, ma taką fajną konsystencję, taki jest rewelacyjny, jak na w ogóle taki tani podkład, to szok. Jeżeli chodzi o maskary, to słuchajcie, ja chyba jestem nimi tak może najbardziej zaskoczona, bo no ja już słyszałam o tych maskarach nie na jednym kanale, a na wielu kanałach, że są super, niektórzy tej różowej używają. I teraz powiem tak, komfort dla mnie używania jest słaby przez tą szczoteczkę, która właśnie jest taka miękka, ale ja nie mogę powiedzieć, że nie mam zrobionej roboty, i to mniejszym nakładem pracy niż moimi maskarami. Jedna maskara kosztowała 40 zł, czyli ten podkład primer 40 i to 40, czyli 80 zł za dwa. No teoretycznie tego nie musiałam kupować, ale nie wiem, czy znowu efekt, który uzyskałam, nie jest też dzięki temu, więc ciężko mi jest powiedzieć. Możecie dać znać, jeżeli używacie, a wiem, że niektóre z was używają, to możecie mi napisać. Natomiast nie wiem, czy ja je sobie zostawię w związku właśnie z tą z tymi szczoteczkami, które tak się po prostu gną, no strasznie mnie to irytuje. Dobra, kochani, ja już nie przedłużam. Tak wygląda, prezentuje się mój makijaż. Dajcie znać, co o nim myślicie, co myślicie o tych cieniach, czy was w jakikolwiek sposób tą marką zainteresowałam. Oni nie mają tylko cieni, ma korektory, ma też kosmetyki do pielęgnacji, jakieś mgiełki, a może ja właśnie fiksera jakiegoś, że ja nigdy nie używam przy was. A tym razem sobie użyję, zdejmę trochę pudrowości. Także w ogóle marka jest bardzo naprawdę ciekawa. Myślę, że niewiele osób o niej w ogóle mówi, o niej wie, a jest naprawdę fajna. Jeszcze użyję sobie perfum, ponieważ już mamy taką bardziej wiosenną pogodę. Użyję sobie In Love Armaniego. In Love With You. Takie dosyć słodkawe, ale ja też lubię latem, wiosną, słodkawe. O, piękne. No i dobra, i teraz już naprawdę kończę. Miłego dnia wam życzę, mam nadzieję, że mieliście radość z oglądania tego filmu. Zapraszam was na ten kanał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę, komentarz, cokolwiek, że jesteście ze mną. I dzięki. Buziaczki!